Henoch żył 65 lat i spłodził Matuzalema. Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem 300 lat i spłodził synów i córki. Wszystkich dni Henocha było 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 21 do 24 wersetu. Przez wiarę został przeniesiony Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie został znaleziony, dlatego że Bóg go przeniósł, a przed swoim przeniesieniem otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. List do Hebrajczyków 11:5. Henoch. Henoch i jego chodzenie z Bogiem. Patriarchowie przed potopem w 5 rozdziale Księgi Rodzaju pochodzili od Seta i żyli niezwykle długo w coraz gorszym świecie. Dzisiaj również smutno jest widzieć i czuć, że niegodziwość rośnie skokowo. Jakie jest na to lekarstwo? Henoch najwyraźniej miał doświadczenie z Bogiem. Nic nie jest powiedziane o jego pierwszych 65 latach życia. Potem czytamy o narodzinach jego pierwszego syna, Matuzalema. Powiedziano nam, że to imię oznacza, kiedy on umrze, to przyjdzie. Wydaje się, że było to zmieniające życie objawienie, które Bóg mu dał, a o którym chciał przypominać sobie każdego dnia. Przez pozostałe 300 lat swojego życia spłodził zarówno synów, jak i córki. Nie wiemy, ilu z nich dorastało, aby poznać i kochać Boga. Wiemy natomiast, że chodził z Bogiem. Chodzenie z Bogiem uczyniło go dobrym ojcem. Tak, szanowni panowie, mężczyźni, jeśli chcecie być dobrymi mężami dla swoich żon i dobrymi ojcami dla swoich rodzin, chodźcie z Bogiem. A 3000 lat później Bóg mówi nam wyraźnie, że Henoch podobał się Bogu. Nie było to łatwe w ówczesnym świecie, ani nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie z jego przyjemnościami i pułapkami. Henoch został nagrodzony w zachwycający sposób. Nie zobaczył śmierci. Jak to możliwe? Bóg go wziął. Henoch miał wiarę, że Bóg zabierze go do siebie, zanim to, czyli sąd, który Bóg mu objawił, nadejdzie. Bóg zadziałał na jego wiarę, zabierając go do siebie. My również z niecierpliwością czekamy na naszego Zbawiciela, który przyjdzie i zabierze nas do siebie na 7 lat przed Jego przyjściem na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. I kolejny fragment, który odnosi się do Henocha, znajdujemy w liście Judy i tam są wersety 14 i 15. Jest to księga, która ma tylko jeden rozdział, więc tylko wersety są tutaj punktem orientacyjnym. A prorokował też o nich Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby uczynić sąd nad wszystkimi i karać wszystkich bezbożników, którzy są między nimi, za wszystkie dzieła ich bezbożności i za wszystkie twarde słowa, które mówili przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. List Judy 14 i 15 werset. I kontynuując teraz kwestię Henocha, możemy zauważyć, że miał on przywilej prorokować o ukaraniu bezbożnych. Henoch chodził z Bogiem i podobał się Bogu. Nie umarł, gdyż miał wiarę, że Bóg zabierze go do siebie przed sądem, który nastąpi po jego
śmierci, albo lepiej po śmierci jego syna, nie po jego śmierci, bo on nie umarł, Enoch nie umarł, tylko Matuzalem umarł i po śmierci Matuzalema, czyli który nastąpi po śmierci jego syna Matuzalema. Ponadto, jak dzieli się z nami Amos dużo później, tak Jahwe, Pan nic nie uczyni, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Tak jest powiedziane w Amosa 3:7. Tutaj w Księdze Judy czytamy, że Enoch prorokował, objawił umysł Boga. To, czego nauczył się poprzez chodzenie z Bogiem, przekazywał innym. Jego proroctwo nie było jedynie objawieniem o nadchodzącym wydarzeniu. Było to ostrzeżenie, które wszyscy obecni powinni wziąć pod uwagę. Powszechnie uważa się, że Enoch ostrzegał przed potopem, który nadszedł w roku, w którym zmarł Matuzalem, mając 969 lat. Jakże łaskawy i cierpliwy jest Bóg, że czekał, aż najdłużej żyjący człowiek w historii umrze, zanim zesłał potop na bezbożnych. Bóg jest również absolutnie sprawiedliwy. Nie może kłamać, ale zawsze dotrzymuje swojego słowa. Sąd nieuchronnie nadszedł. Proroctwo Enocha wciąż czeka na swoje ostateczne wypełnienie, tak, bo jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Pan nie przyszedł jeszcze na sąd z tysiącami swoich świętych. Nastąpi to 7 lat po pochwyceniu Kościoła, kiedy przyjdzie na sąd z tysiącami swoich świętych i po tym sądzie od razu będzie też ustanowione nowe przymierze. Jeszcze jest to przyszłość. Księga Objawienia, 19 rozdział od 11 do 21 wersetu, przedstawia go przychodzącego pod koniec wielkiego ucisku z armiami nieba oraz walczącego z bestią, królami ziemi, ich wojskami zebranymi razem, aby wypowiedzieć mu wojnę. Inne fragmenty pisma dodają dalsze szczegóły. On wykona sprawiedliwy sąd na bezbożnych, jak prorokował Enoch. Obyśmy my, którzy znamy Słowo Boże, głosili Ewangelię zbawienia, jednocześnie uroczyście ostrzegając bezbożnych, aby uciekali przed przyszłym gniewem, o czym mówi nam Ewangelia Łukasza 3:7. Henoch żył 65 lat i spłodził Matuzalema. Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem 300 lat i spłodził synów i córki.